No cóż, w końcu to nastąpiło, czyli to jest siódmy odcinek Pytapowiedzi, czyli wasze pytania i moje odpowiedzi. No i cóż, no to już ten szablonowo wyszedł ten początek, ale teraz zajmiemy się kolejnymi pytaniami. Tym razem postaram się mówić wolno, bo tak zapieprzam ciągle z mym językiem polskim, przez to staję się nieczytelny i mam problem z wysławianiem się, więc zaczynamy. Dzisiaj zaczniemy od pytań na Facebooku. Pytanie. Zrobisz let's play z Devil May Cry 4? Nie. Uno na pewno mi nie pójdzie. 2. Nie znam tej gry, szczerze mówiąc. Chociaż z tego co widzę, widziałem na filmikach, to jest taka nawet ciekawa napieprzanka, więc to wiem, może kiedyś, chociaż głupio mi grać w grę, której w ogóle nie znam, nawet fabuły nie znam tego klimatu, więc raczej wszystko na razie idzie na nie, chociaż kto wie w przyszłości. Patrzmy. Co sądzisz o tym, że ludzie najbardziej chcą w drużynie ciebie i Szantę? Nie mam pojęcia. Nie wiem, może po prostu według nich takie połączenie byłoby najciekawsze. Któż wie? Pytajcie wysyłajcie prywatne wiadomości Szanty i ją po to pytajcie. Dobra, to czas zająć się pytaniami pod YouTube'em. Czemu zespół nazywa się World of Abaddon? No już nie pamiętam, jakiś czas temu powstała nazwa tego projektu. Jakoś tak zostało i się przyzwyczaiłem. Patrzmy, czemu jesteś harem? Chyba, nie wiem, nie będę czy mówiłem to już, czy kiedykolwiek odpowiadałem już na to pytanie, ale harem wymyślili u mnie koledzy z zespołu, ponieważ było coś takiego, że każdy z nich miał ten swój pseudonim, taki wiadomo, łatwiejsze to jest w komunikacji. Więc myśleli, co by mi dać? Więc akurat wyszło coś takiego, że ja oglądałem wtedy bardzo często anime i też musiało być jakieś niby mroczne, więc myśleli, że będzie harem. O, dzisiaj coś harem. I to zaczęli później w liceum tak mnie nazywać i jakoś tak już zostało z przyzwyczajenia. Patrzmy dalej. Dlaczego spamujesz intrami w każdej serii Minecraft? Były tylko 2 intra. Do serii Lost Square i do serii tego... For Outsiders. To nie jest dużo. To było chyba... W każdym tej serii były 2 wersje, bo chciałem zobaczyć, jak ludzie zareagują na to, czy nie. Czy będzie o do dupy, nudne, i tak dalej, no. Po prostu zawsze lubię spytać się ludzi, co myślą o intro, niż nie wiem, bo sam raczej nie ocenię tego. Patrzmy dalej. Ulubiony gitarzysta to jest... że to się trudno czyta. Pat O'Brien, no też dam tu adnotację jak się nazywa, to jest główny gitarzysta z zespołu Cannibal Corpse. W ogóle ten zespół mnie strasznie zainspirował, żeby w ogóle się uczyć grać na gitarze elektrycznej. nawet podeślę tutaj linka do utworu ich, dokładnie, który nagrali w studio, taki jakby teledysk bez wokalu. I ten właśnie filmik zainspirował mnie, by grać ekstremalny metal na gitarze elektrycznej. Nawet żeby w ogóle uczyć się na gitarze elektrycznej, więc bardzo polecam ten filmik. Pokażę swoją twarz, please. Póki co nie. Chociaż, kto wie. Zobaczymy, może kiedyś będę miał taką potrzebę. Patrzmy, czy wypierdziałbyś hymn narodowy Polski? Challenge accepted. Patrzmy dalej. Co sądzisz o... Kurde, to dzwoni. Co sądzisz o kwasożłopach? Kwasożłopy? Cisza ten, który chodzi o zespół AC Drinkers, to słuchałem ich kilka utworów, ale ogólnie ich styl mi się nie za bardzo podoba, nie wpasowuje mi w mój gust muzyczny, chociaż mają chyba 2 czy 3 utwory, które naprawdę przyjemnie mi się słucha. Patrzmy dalej. Słyszałeś o zespole The Six Pounder? Tak, ale jest dla mnie zbyt słodki. Nie lubię takich zespołów takich. Więc patrzmy, wybierasz się na któryś z koncertów z trasy Blitzkrieg 6. Chciałbym, ale na razie nie mam oszczędności. Teraz w tym roku jest po prostu horror, bo są same dobre koncerty, a ja nie mam ani grosza, goddammit. Więc muszę, nie wiem, wymyć samochody sąsiadom czy cokolwiek, żeby sobie zaoszczędzić. No dobra, patrzmy dalej. Kiedy przestaniesz mówić każdy Krzysiu z takim akcentem? Dobra, już nigdy nie powiem Krzysiu takim akcentem. Patrzmy dalej. Pytanie co do tej mordki. Pan Łodzi, to co jest tle. Dlaczego była robiona na kartonie i tuszem, a nie na papierze i farbką? Bo mogę! Czy masz jakiegoś pupila? Tak. 7 psów i kota. Patrzmy dalej. Dlaczego przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę? Jak to dlatego? Bo poleca to Piotr Franczewski. Pewnie to jest odnośnik do gry Baldur's Gate, bo rzeczywiście tam było ciągle innego... Znaczy mnie to akurat irytowało, bo zawsze kiedy to akurat mówił, to się plątali po wszystkich pomieszczeniach mojej postaci, nie mogli się zebrać, więc wtedy akurat te epickie słowo przed wyruszeniem w dalszą drogę należy zebrać drużynę. Zawsze mnie irytowało, ale do tej pory to pamiętam. Baldur's Gate, świetna gra. Zobaczmy, czy słyszałeś o grze Heroes of Might and Magic? Tak, trójkę gram bardzo mitnie od wielu lat i do tej pory nawet gram z, nie wiem, z kuzynem, z bratem, nie wiem, z znajomymi. Ciupię po prostu w tą grę, bo ona jest po prostu epicka trójka. Grałem też piątkę, ale była mi za łatwa, porównana z trójką. Po prostu nudna była. Wolę trójkę mimo wszystko. Trójka jest najbardziej epicką częścią. Patrzmy dalej. Czy chciałbyś, żebym ci zrobił ulepszoną wersję twojego skina do Minecraft? Znaczy sam sobie ulepszyłem miarę skina i się do niego przyzwyczaiłem. Ale nie wiem, może mi jak ten. To jest użytkownik, który napisał KJ600. No cóż, jeśli zrobisz w miarę ciekawe i mi wyślesz i mi się spodoba, to zmienię. Zobaczymy. Znaczy, jeśli masz czas i jeśli masz ochotę, to z chęcią. Patrzmy dalej. Patrzmy. Co to jest TS? To jest TeamSpeak, to jest taki komunikator używany zazwyczaj przy różnych grach multiplayer. Gdzie to pobrać? No po prostu piszesz TeamSpeak trójka i znajdziesz miliardy linków, żeby to ściągnąć. Patrzmy dalej. Wiemy, że lubisz Bigos, więc czego nie lubisz? Czego nie lubię? Nie mam takich rzeczy, które tak naprawdę bardzo nie lubię. Nie wiem, octu nie lubię. Smaku octu to chyba jedna rzecz, której tak naprawdę nie lubię. Tak na poważnie. Patrzmy dalej. Pstryk, pstryk. Czy będziesz grał w Saints Row trójkę Deferred? Jasne, ale jak se kupię kompa, goddammit! Patrzmy dalej. Czemu będąc tak... Nie, ten jest komentarz jest switaśny. Będąc takim zajebistym człowiekiem, czemu masz tak mało widzów? Bo w tym okresie byłem małopłodny i sobie ich nie urodziłem? Goddammit? Nie, to nie jest mało widzów, no przybywają. Nie wiem skąd się pojawiają, ale oczywiście przybywają. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony, bo przynajmniej wiem, że ktokolwiek ogląda te moje pierdoły, co tu wrzucam. Ale czy będąc takim zajebistym... O, Jesus Christ. Nie słuchajcie mi tak, bo się zamknę w sobie, no. Patrzmy dalej. Czy zrobisz let's play z Jazz Jack Rabbit? To by było poryte. I drunk playa zrobić z tej gry, to by była dopiero rzecz. To by było po prostu hardcore. Patrzmy dalej. Patrzmy dalej. Nie powiedziałem nic o 3 filmach. To ulubione... Wspomniałem, oczywiście ktoś tu wspomniał o tym... Proszę na ten komentarz. Zaciekawiłeś mnie Mroczną Wieżą i W Głębi Lasu. Poszło na listę oczekujących do przeczytania, a nie powiedziałeś nic o 3 filmach. No cóż, to filmy, które najbardziej lubię, to na pewno jest Pianista, Dzień Świra i Nic Śmiesznego. To są moje ulubione filmy, które oglądałem miliardy razy. I też są też jeszcze inne. Nie wiem, jak... Big Lebowski, czy inne takie ciekawe filmy. Czy to, no to musiałem chyba zrobić nie o moich ulubionych filmach osobnego audiologa, bo to rzeczywiście dużo jest gadania. Dlaczego tak często chrząkasz? Palisz złe papierosy? Nie, bo... Bo kiedy zacząłem nagrywać, to była wtedy zima i wiecznie mam chore gardło, wiecznie mam chrypę i przez to ciągle chrząkam, stękam i wszystko naraz po prostu, niestety. A ten mikrofon niestety wszystko wyłapuje. No cóż. Skąd taki nick na YouTube? No nie wiem, tak już mi wpadło. Wcześniej miałby się nazywać ten projekt The World of Abaddon, ale to jest takie za długie i tak dalej, więc został. Wcześniej to miał być w ogóle mój zespołowy jakby profil, a później zrobiłem to na moje konto swoje osobiste i później to założyłem drugie World of Abaddon. Patrzmy dalej. I czy słuchałeś Behemota? Tak, słuchałem. Jestem fanem tego zespołu, jest to jeden z moich ulubionych, tak razem obok Vadera i Immortala. No patrzmy dalej. Czy to ty w tle? Tak, to ja w tle. No, tak wyglądam rano. Patrzmy. Co sądzisz o współczesnej podróbce rocka, metalu i tak dalej, mianowicie Green Day, Linkin Park i inne? Oh. Dzięki, kolejny pomysł na audiologa, już przekopiowuję. Co to za mikrofon? Napisane jest w opisie kanału cały mój sprzęt, czyli gitara i tak dalej. No i cóż tu mamy? No i chyba tyle. No cóż, kolejne pytanie, zapraszam do pisania kolejnych pytań pod tym filmem oraz pod tym filmem na Facebooku. Piszcie, to czym szybciej będą się pojawiać ciekawe komentarze, tym szybciej będą się pojawiać kolejne odcinki Pytapowiedzi. I cóż, jak wasza aktywność rośnie, to moja też, że tak powiem najprościej. Oczekujcie, a będzie wam dane. Więc dzięki, zapraszam do komentowania, oceniania, albo nie wiem, hejtowania, cokolwiek. Wszelka wasza aktywność będzie dla mnie ciekawa. No cóż, no to dzięki za wysłuchanie i na razie.